Jesus sehe, Melky Pauli Knoll. Uważnie słuchaj, bo to jest wiedza, która może podnieść twoje życie. Oto dziś jest dzień łaski dla ciebie, dzień zbawienia dla ciebie. Jezus Chrystus, ukrzyżowany za grzechy ludzi, wstał trzeciego dnia z grobu, wstał w ciele, jedyny, niepowtarzalny cud. On wstał w ciele, otworzył drogę dla każdego, kto wierzy. Ukazał się wielu ludziom. Oto dzień łaski, oto dzień zbawienia. Jeszcze dzisiaj przyjmij prosto Ewangelię. To uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych, zbawiony będzie. Kto wysta swoimi ustami, że to On, właśnie On z martwych stał, Chrystus jest Panem. Pójdzie do nieba. To nieba się nie idzie, bo jest się dobrym. To nieba się nie idzie, bo jest się w kościele. To nieba się idzie, bo przyjęło się zmartwychwstałego. Ten wielki Bóg chodził tu po ziemi. Ten wielki Bóg powiedział: ja jestem drogą. Ja jestem drogą. Na tej drodze głupi nie zbłądzi. Oto dzisiaj dzień zbawienia. Dzień łaski. Bóg mówi do ciebie: zapomnij o wszystkim, co było do tej pory. Przyjdź do mnie, uwierz w moje imię. Zaufaj temu, że umarłem za ciebie na krzyżu, że wstałem z martwych. Padnij przede mną na kolana i powiedz: Jezus, chcę poznać ciebie osobiście. Jeszcze dziś, bo dziś jest dzień łaski, bo dziś jest dzień zbawienia. Bóg mówi do ciebie: nie jesteś zbyt mało wart, bo umarłem właśnie za twoje grzechy. Bóg mówi do ciebie: nie jesteś zbyt wiele wart. Sam sobie nie poradzisz. Jeszcze dzisiaj zrób prostą rzecz. Przyjdź do Jezusa, tego, który umarł na krzyżu i wstał z martwych. Nie opieraj się na chorej religii. Nie myśl sobie, że pomoże ci system religijny, że pomogą ci kapłani. Przyjdź do Jezusa osobiście, prywatnie. On powołał swoich uczniów przede wszystkim po to, aby z Nim byli. Jeszcze dzisiaj przyjdź i powiedz: Jezus, ja nie znam ciebie. Ja słyszałem tylko różne religijne rzeczy. Jeszcze dziś, bo to dziś jest dzień łaski. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie: jestem otwarty. Czekam, ponieważ chodząc tu po ziemi, dałem ci dowód miłości. Pokazałem ci, jak bardzo cię kocham. Dałem ci dowód miłości. W tej starej księdze jest to zapisane. Nie czytajcie bzdur. Weźcie Biblię. Zobaczcie, że tam jest to napisane. To najlepiej się sprzedawana książka do tej pory na świecie. Tu jest napisane, że On stał z martwych. Kto uwierzy w Jego zmartwychwstanie, spotka Go osobiście. Święty Duch Go wypełni i Jego życie stanie się zupełnie innym życiem, a potem pójdzie do nieba. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia dla dobrych i złych, dla mądrych i głupich. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj podejmij decyzję.